Siemaneczko do beściaki, z tej strony Bora. To jest nasza nowa już seria z gry Rage. Drugi odcinek mamy z tej gierki. Mamy tą pierwszą misję do wykonania od Hagara. Wyeliminować wszystkich bandytów. Jesteśmy tutaj w tym ich obozie, w tych ich kryjówkach. No i podążamy w celu ich wyeliminowania. Tam będę musiał chyba iść, ale tutaj coś widziałem, jakąś butelkę, no właśnie. Piwko. Zimne piwko. W taki dzień, gdzie nie ma sklepów jeszcze w dodatku. No, dobre, dobre. Na wagę złota. Tutaj jednak nic nie ma. W śmieciorze nic nie ma, nie ma. Czy w popielniczce? O! No chodź tu, skurwielu! Kurde! Hehe, fajnie poleciał. Wybiję mu jedynkę. O, szkoda, że nie ma takiego efektu, że się da. Ale ja widziałem, że mu gdzieś broń odpadła. No nie da się, dobra. Idziemy dalej. Aha, tylko nie wiem, w którą stronę. Gdzie ja mam mapę? Sterowanie i mapa. Gdzie jest mapa? Zaraz to sprawdzimy, czy w ogóle jest takie coś jak mapa. Jak gdzieś zobaczycie, dajcie mi znać. Pięści, shooter. O, jest! Kusza jakaś potem będzie. Pustynnej burzy, no. Wyrzutnia rakiet. O kurde. Działka pulsacyjne. O kurde, szyja! Pięknie będzie, gaz. A nie, to jest w samochodzie, no dobra, ja bledzę. Ale nigdzie nie widzę mapy. No to nie mam mapy, tak? Ciekawe. Żeby w takiej grze mapy nie było, strasznie mnie to dziwi. No to co, zaczynamy tutaj. Gdzie? No przecież ja tu już byłem. No to dobra. Idziemy w lewo. Ale dostał w głowę! Lagi mam! Kurde, takie lagi czasami się pokazują. Mam nadzieję, że tego nie będzie dużo. Co to, Waszyngton? Nie. No, fajny pomnik, fajny, zaraz go sprawdzę. Nie ma tych małp tutaj skaczących jeszcze więcej? Jakiś silos, co to jest? O! Co jest, co jest, co jest? Pułapka jakaś. Co jest grane? Coś mnie za nogi złapało. Co jest? No, no, patrzcie, co Hacker do nas przysłał. Jak śmiesz w ogóle myśleć o wchodzeniu do naszego domu? Zabierzcie go do rzeźni! No, no, super! Super, do rzeźni, ekstra! A, jesteś przytomny! Dobrze. Moja ofiara jest świadoma, co ją czeka. Obiecuję, to będzie bolało! Co on mi zrobił? Co, jestem trup? O! CTRL, ta? No i co? Naciskam. Nie czytam tego. Pięknie, mam broń. No ale przecież on mnie dźgnął. No, ale te trupy mogliby lepiej namalować, naprawdę. Naboje. Koło tego już muchy latają.
Rzeźnia. Dobre, dobre. Nie. Naprawdę, te wnętrza mogliby lepiej zrobić. Aha, no dobra, jak się zapisuje grę? Ja zapisywałem już chyba kiedyś. Nie. Nowy zapis. Co, nie mogę sobie go nazwać? No nie mogę. Nabojaszki kolejne. Dostał! Wiecie co wam powiem? Strasznie trudno, czy strasznie trudno? Jak na razie, na chwilę obecną, bo jest mi trudno strzelić komuś w głowę. Co jest, co jest? Kurczę, no widzieliście? Nie wiem, jak się bandaży używa i to jest najgorsze. Przeparkuję ci twarz. Myślałem, że za mną. Gdzie on jest? Strasznie dużo naboi tracę, co nie? Nie, za mną nie wyjdą. Jak wyjdą, to z tej strony. Ale przecież nie będę na nich czekał. Stój tam! Nie ma problemu, stoję. Usadził mnie na dupie. Czemu ja nie mogę do nich strzelać? Co jest grane? Widzieliście? Nie trafiam ich. Coraz więcej błędów wykrywam tej gry. Dostał w łeb prosto. Zrobiłem mu trzecie oko w czole. Ta muzyka taka jest, że jeszcze wskazująca na to, że tu jeszcze tych wrogów jednak jest pełno. No dobra, wejdziemy sobie, zobaczymy. Za mną nic nie przejdzie, czyli dobrze. Tu nic nie ma, nie ma. Z góry nic na mnie raczej nie spadnie. Nabojaszki kolejne, o. O, plazmę tu mieli nawet, patrzcie. Nie wiem, co oznaczają te balony jeszcze. W każdym bądź razie ci bandyci, ci wrogowie latają tymi balonami. To jest takie fajne w miarę nawet, że nie wiem, z której strony oni się pokażą następni. Może skoczyć z góry, może wyjść z dołu, z boku, zza winkla. A gdzie ja mam w ogóle iść? God damn it. Tutaj. Ten balon mnie interesuje, gdzie oni latali. Tu jest kolejny. No dobra, pójdźmy sobie tędy. Oj! Tam! Patrz! Oa! Nie da się wziąć. A zresztą po co mi ten nóż? Widzę cię!
Patrzcie, jeszcze żyje. Twardziel. Twardziello. Kurde, dwóch. Weźże, co mi robisz? On gdzieś jest. Nie, dobra, trup. Fajnie skaczą. Dobra, dzwonimy po pizzę do Giovanniego. Rozkręca się ta gierka, ja wam powiem, że mi się podoba. Ale błędów jednak widzę trochę. Co to jest? O, bandaże. Tak mi niepotrzebne, bo nie wiem, jak je używać na razie. Ja w ogóle nie wiem, gdzie mam energię, tak na marginesie. Ale koń z tym, pewnie się dowiem. Kurde, patrzcie, jakie lagi od czasu do czasu. Nie ma takiej płynności stuprocentowej. Lecą? Nie. A coś mi mówi, żebym sobie zapisał grę. To sobie zapiszę. A nowy zapis damy. Kolejna kryjówka. No dobra. O, co to było? No, szty. On na tej linii przyjechał. Co tam jest? Naboje, ale coś jeszcze. Dojdziemy tam, to się dowiemy. O, kolejny! Widzieliście? Dostał w plery. Oni na tych linach jeżdżą. No chodź tu, to ty chodź tu. No i co? I Nedrzyć nie doszedł. Tych lin tu jest więcej. No dobra. Tu za winklem nic nie ma. Nawet nie mówcie, że to wszystko będę musiał przechodzić. Chociaż z drugiej strony, czemu nie? Jest to coś, co z daleka widziałem. Potrzebna pomoc! Tam jest! Następnego widziałem! Q! Dobra, fajnie, już wiem, na Q. Dostał w łeb. On żyje! No to było ciekawe. Bandaże na Q, okej. Muszę zapamiętać. Granaty to były. Na F3. Mogę tutaj spaść? O nie! Nie chciałem spaść, chciałem dojść do... chciałem dojść do krawędzi. No dobra, wczytujemy i jeszcze raz nawalamy do nich. Ale czekajcie, czekajcie, gdzie ja jestem? Giń! Raz dostał. Zmiana naboju w takim miejscu. Tam nic nie było, z tego co pamiętam, dopiero tutaj granaty. Potrzebna pomoc. Widzę go. No to fajnie, że mnie widzi, że też cię widzę. Uj,
I oni się tutaj gdzieś chowali teraz, tak? Czuję jego obecność. A ja ciebie, bo se pierdłeś. Patrzcie, dalej żyje. Twardziello, trardziello. On chyba już za pierwszym strzałem nie żył. Tylko tak się składał dziwnie. Idziemy jeszcze raz? Ja żartuję. Co tutaj jest? No patrzcie! Dostał w potylicę i on dalej żyje. No ciekawe to strasznie. Pewnie mnie obejdzie z drugiej strony. Jak jest sprytną bestią. Ale sądzę, że jest głupią bestią. Jestem w kiblu, jestem w kiblu. Jaki tchórzu? Ja ci zaraz pokażę, tchórzu. Chciałem zobaczyć po prostu, czy w drugą stronę mogę iść. Kolejne naboje. Jak na chwilę obecną, to z tego co widzę, z nabojami tutaj nie będzie problemu. Znaczy, na chwilę obecną nie ma, no. Zobaczymy, jak to będzie później. Gdzie on się schował? Ja ciebie też. Tu w kiblu nic nie ma, nie ma. A skąd ten drugi do mnie strzelał? Jest. Okej. Fajnie, że mam tą lornetkę. To tak, jakbym miał snajperkę. Patrzcie! Trupi do mnie jeszcze strzela. No, to było fajne. To jest ciekawe i super zrobione. Akurat to. Tych lin tu jest pełno. Muszę zwracać na to uwagę. Tam nie przejdę, tu nie przejdę. Czyli tylko tutaj, po schodach w dół. Gdzie jest reszta? U świętego Piotrka. No, wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Ja się nie ruszam, czekam na ciebie. Wiem tam, że tam jest jeszcze jeden, wiem. Oj, chłopie, głupią, żeś se skrytkę znalazł. Wolę cię dobić, niż żebyś znowu do mnie strzelał, to jak tamten patafian. Co jest? Nie wiem, czy sobie nie zmienię na wyższy poziom trudności. Bo... ci wrogowie jacyś tacy głupi są trochę. Opie, nie klnij. Ja nie klnę. Przestałem, to też przestań. Czy nie przestałem, ale ograniczyłem. O. To jest dobrze powiedziane. Ograniczyłem. Nie rżnę was. Ja nie jestem z gay party.
O, mogę zjechać tam na dół. No dobra, ale ja jeszcze tutaj chcę coś sprawdzić, bo coś zaobserwowałem. Nie da się tutaj przejść? No nie da się, no trudno. Myślałem, że się da. Nie wiem, ile tych dolarów tam mam. O, o, o. Co to jest to? Rupiecie. Ale ja to tamtemu będę mógł sprzedać, czyli jest, nie jest źle. Tu mam krętliki. Jak to zmieniać? Przecież to się nie zmienia na tym. Dobra, to też będę musiał potem obadać. Zaraz tam zjadę. Tylko sobie to jeszcze popatrzę za różnymi rzeczami. Ale tu już więcej chyba nic nie ma, wszystko wzięte. No dobra, to zjeżdżamy na dół. Fajnie, fajnie. Uo! Czekajcie, bo znowu ten balon. A nie, to jest tamten, co jest na tym uwiązaniu. Ale już tu byłem chyba. No pewnie, że tak. Czyli co, mam wracać? Tak, wyeliminowałem wszystkich chyba. Bardzo mi się to podoba, pierwsza misja. Jeśli druga misja będzie dalej taka banalna, to czekajcie chwilę, bo jakiś lag mi się robi. Co się dzieje? Patrzcie, jakie mam zwolnienia. Nie wiem, co jest grane. Dobra, zapiszę sobie to. O nie, no jak będzie tak ta gra chodziła, to... O. To tu będzie ameba. Patrzcie, jak zwalnia, jakie slajdy. No co jest grane? O, teraz dobrze. Oj, zacznie mi ta gra denerwować, coś czuję. Coś czuję, że ta gra mi dużo krwi napsuje. Tu było buggy, gdzie ono jest? No dobra. Na pewno się dowiem. Jedziemy do hangara. Hagara. Misja wykonana. Chyba, że po drodze jakaś niespodzianka nas jeszcze czeka. Też tak może być, przecież. Mogę skoczyć. O, ten skok coś mi nie wyszedł. Co tu się tak pali? No, myślałem, że to mu spalili. Wjadę sobie do garażu. Na Q się schodziło? Czy... No co jest grane? No kurcza! Na czym się schodziło? Patrzcie, no nie na... Tu na czymś, na górze, no dobra. Tak, tak, wiem, ale... Bardziej mi chodzi o to. Wszyscy poczuliśmy się trochę bezpieczniej. No. Masz naszą wdzięczność, a z nią pancerz, który obiecaliśmy. Ale super. Kolejny kłop... Patrzcie, nie dokańcza rozmowy. Osada została zaatakowana przez grupę bandytów, jakich wcześniej nie widzieliśmy. Nic nie zabrali. Przybyli tylko zabijać. Kilkoro dobrych ludzi zostało rannych i zaczyna nam brakować lekarstw.
Będę potrzebować twojej pomocy. Nie ma problemu. Za wzgórzem po drugiej stronie drogi znajdziesz kolejną osadę. Trzymają się swoich, ale to przyjaciele. I mają to, czego potrzebujemy. Przekaż ten list Richterowi. Jeśli mi znowu pomożesz, upewnię się, żeby nasz mechanik sprezentował ci własnego buggy. Super. Co tam pisze dalej? No pewnie, akceptuj. Dziękuję. Zanim pójdziesz, sprawdź, czy masz wszystko. Amunicję, śmigliki. Jeśli nie, zobacz się z Halekiem. Będzie pod znakiem przy wejściu do osady. To mnie denerwuje w tej grze, że tutaj nie można, znaczy denerwuje. Kolejny taki minus z tego, co widzę, że to nie jest świat otwarty jak na razie. Że nie mogę robić sobie tego, co chcę. Proszę, pośpiesz się z tymi zapasami. Jeśli znów zostaniemy napadnięci, na pewno będziemy ich potrzebować. Co, Becky, stary się najebał i śpi? To po co go pilnujesz? Chodźże, idziemy. Stary nie chce śpi. No dobra, wyjdziemy, zobaczymy. Kłada mogę wziąć, ale bagi nie mogę. No tak, dobra, to już wiedziałem jednak. Zobaczmy, co mają mi do powiedzenia teraz. Zośka! Chcesz spróbować jeszcze raz? Nie, nie chcę. Po co? Czyli tylko ten mi został, kupiec. Przyjacielu, chcesz przejrzeć moje towary? Czego ci trzeba? Co to jest? Karabin szturmowy. Aha, bo nie mam pieniędzy, tak? No to zaraz sobie zdobędę pieniądze. Sprzedaj przedmioty. I teraz tak. Puszki z jedzeniem. He, kocie żarcie. No pewnie, że sprzedam. Książek. Książki sobie zostawię. To są puste butelki, to do sprzedania. Szmaty. Kurczę, no zostawię. Kurde, dalej nie mogę tej broni kupić, coś mi się wydaje. 275. Ja tu jeszcze wrócę. Zdecydowanie wrócę. Tam jest otwarte już, czy jeszcze nie? Bo coś czuję, że tam będzie otwarte w końcu. Faktycznie zaatakowali. Wszędzie ogień, dym jakiś. No ale wiecie co, i tak w tej części, w tym odcinku to będzie na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, standardowo zostawcie lajka, zostawcie jakiś swój komentarz, który jest cholernie motywujący. Jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, zostaw swoją subskrypcję. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, które ukazują się na kanale. Trzymajcie się cieplutko, debeściaki. Do kolejnego odcinka, kolejnej serii. Na razie, ho, pa, pa.